Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. Święto zmarłych to czas refleksji, zadumy i olbrzymia tęsknota za tymi, którzy odeszli. Jak ten czas przeżywali kraśniczanie? Czy pamiętali o swoich bliskich w tych dniach? O pamięci świadczyła duża liczba osób, która pojawiła się na cmentarzu i podczas mszy w intencji zmarłych. Czy odwiedziły już Panie groby swoich bliskich? No, widuję. A na mszy Pani była? Uczestniczyła? Nie, uczestniczyłam. Następnie odbyła się procesja po cmentarzu w towarzystwie orkiestry. Na całym cmentarzu zapłonęły znicze, symbole wiecznego światła i pamięci o tych, którzy odeszli na wieczny spoczynek. Wszystkich świętych to wspomnienie nie tylko tych wielkich, bo prawdziwa świętość tkwiła w wielu tych niezauważonych, po których zostało tylko wyryte na kamiennej płycie imię. Chrześcijanie pamiętają tak, żeby odwiedzić groby w dniu zadusznym. A jutro też się Pani wybiera? Wybieram się, oczywiście. Przelot cmentarzu połączona z procesją to okazja, by pomodlić się za spokój dusz naszych bliskich, ale to też czas, by pielęgnować o nich swą pamięć. I czym są dla Państwa te święta? Wie Pani, te święta są i refleksją, nawiązaniem do przeszłości, wspomnieniem, przede wszystkim pamięcią o tych, których nie ma. Czym dla Pana są te święta zmarłych? Wspomnieniem moich najbliższych. Ojcowie, matki, dziadkowie, a czasem małe dzieci, które za szybko zabrał los, spoczywają na cmentarzu. Niektórzy odeszli, bo zabrała ich choroba, starość, inni odeszli w niesprzyjających okolicznościach. I czym dla Pani są te święta właśnie zmarłych? No pamięcią, czci od swoich rodzicach, rodzeństwa, które zmarły w bardzo młodym wieku, 9 lat brat i 9 lat siostra w czasie okupacji. Siostry był pogrzeb w samą Wigilię Bożego Narodzenia. No i rodziców. I się zawsze wspomina, przychodzi się w ciągu roku, a szczególnie dzisiaj i jutro. Święta zmarłych przypadają raz do roku, ale o symbolicznym zniczu i modlitwie w intencji zmarłych powinniśmy pamiętać niemal każdego dnia.